Przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo. To jest punkt 11. W sprawie opinii projektu miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015. Proszę Państwa, obecnie Biuro Zdrowia Urząd Miasta opracowują projekt właśnie programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015. Zwrócili się do nas o opinię w tym zakresie. No i my jako zarząd po analizie tego dokumentu postanowiliśmy zaproponować takie trzy wnioski, które znalazły się w treści tej uchwały. Pierwszy wniosek, drodzy Państwo, to jest, ja go przeczytam może najpierw. Wnioskuje się o położenie w miejskim programie większego nacisku na realizację programów zdrowotnych zmierzających do reintegracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, dających im możliwość zdobycia wykształcenia oraz szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy. To jest, drodzy Państwo, wniosek, do którego doszliśmy, który sformułowaliśmy po analizie danych społeczno-demograficznych osób, które są dotknięte, które były dotknięte zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2012. Bo jest takich kilka cech wyróżniających te osoby. To jest po pierwsze bierność zawodowa, po drugie życie w rodzinach jednoosobowych, po trzecie bardzo słabe wykształcenie, gimnazjalne lub niższe wykształcenie. No i po czwarte, życie w stanie wolnym. To są czynniki, drodzy Państwo, które w kumulacji powodują to, że człowiek żyje w izolacji, a izolacja pogłębia stan chorobowy. Stąd też uznaliśmy, że warto byłoby, żeby właśnie osoby dotknięte tymi czynnikami, wykazujące te czynniki społeczno-demograficzne, cierpiące na zaburzenia, zostały objęte szczególną opieką ze strony miasta w ramach tego programu, bo ta kumulacja tych czynników dla tych ludzi może być naprawdę, może zamykać im drogę powrotu do zdrowia. Jeżeli chodzi o drugi wniosek, no to są kwestie tych schorzeń, które występują u dzieci, a więc autyzm i zespół Aspergera. Tutaj chcemy o to, żeby w miejskim programie uwzględniono właśnie diagnozę i terapię tych zaburzeń, ale także, aby zorganizowano różnego rodzaju szkolenia dla rodziców i nauczycieli w tym zakresie. To jest poważny problem, duża liczba dzieci właśnie cierpi na te zaburzenia, natomiast nie zawsze rodzice i nauczyciele mają odpowiednią wiedzę, jak do takiego dziecka podejść. I w efekcie utrudnione jest wyjście z tej choroby, czy też zwykłe prawidłowe funkcjonowanie tego dziecka w otaczającym go świecie. Jeżeli chodzi o trzeci wniosek, dotyczy, tutaj wnioskujemy o uwzględnienie w programie programu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych mającego na celu przeciwdziałanie depresji młodzieńczej. To jest schorzenie, jedno z najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, dlatego my jako zarząd uznaliśmy, że warto byłoby, żeby jednak w programie miejskim położyć większy nacisk właśnie na tego typu przedsięwzięcia adresowane do tych osób. Tyle z mojej strony. Czy komisja opiniowała? A nie było. Komisja jeszcze rozumie. Termin sesji został przesunięty. Aha. Rozumiem, panie przewodniczący. W związku z tym otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Czy ja mogę... Pan przewodniczący, proszę. Dwa zdania, jeśli chodzi o punkt trzeci. Z doświadczenia zawodowego wiem, że patrząc na to, z jakimi ja się spotykałem przypadkami, faktycznie problem depresji u młodych ludzi wzrasta bardzo, bardzo wzrasta. Na przełomie ostatnich lat, kilka lat temu było to rzecz niezauważalna, a w tej chwili jest to o wiele częstsze i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Pani Zofia Laskowska, proszę. To jest bardzo ważne, żeby aktywizować tych ludzi, bo szczególnie w tej chwili, kiedy nie ma pracy, to oni rzeczywiście wpadają w depresję. Ale oprócz tego, co jest ważne, no to właściwie powinni rodzice i nauczyciele zwrócić na to uwagę, bo jeżeli ktoś wykazuje jakieś odchylenia od normy, już w szkole podstawowej czy średniej, to jednak powinien ten pedagog czy nauczyciel, wychowawca powinien jakąś adnotację zostawić, bo czasem po wielu latach jest to potrzebne. Ja miałam taki przypadek, że cała rodzina była bez środków do życia i właśnie młody człowiek
miał 19 lat wtedy, a tylko do 18 roku życia. Jak się stwierdzi chorobę psychiczną, to można występować o rentę później. On miał 19 lat i moim zadaniem było to, żeby udowodnić, że on miał tą chorobę psychiczną przed 18 rokiem życia. I rzeczywiście w szkole była adnotacja na ten temat i to bardzo pomogło później, bo on właśnie do pracy się nie nadaje. Dostał psychologa z MOPS-u bardzo długo, pani psycholog z nim współpracowała, no ale niestety nic z tego nie wyszło i dobrze, że chociaż te 500 zł ma, bo by nie miał w ogóle z czego żyć. Dziękuję bardzo pani Zosiu, czy jeszcze jakieś proszę w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przyjęliśmy to.